przyjechaliśmy do restauracji, która nazywa się House of Remington. No i cieszę się, że w końcu nam uda się tutaj wejść, bo ostatnie 4 próby zakończyły się niepowodzeniem, bo było tyle osób, tyle jest chętnych, żeby tutaj zjeść, że po prostu nie byliśmy w stanie tyle czekać. Dzisiaj mamy numerek 5 na liście oczekujących, więc mam nadzieję, że zaraz uda się nam tam wejść. No i pokażę wam, jak to wygląda i dlaczego to miejsce jest i ten człowiek jest znany w Dziokarcie. Restauracja, jak i sama osoba Remingtona zasługuje na specjalne wideo, bo jest to niezmiernie ciekawe. Teraz chciałem wam pokazać tylko, że w tradycyjnym stylu zjawy siedzi się na podłodze, nie ma tutaj krzeseł i zajada się tradycyjne potrawy. Ja zamówiłem zupę, oczywiście z ryżem, bo jak żeby inaczej w Azji. Moja znajoma zamówiła ryż z tuńczykiem i z krakersami i zapakowany tradycyjny liść bananowca. Teraz widzimy, jak otwiera to jedzenie. Byłem pierwszy raz w tej restauracji, moją uwagę zwróciła droga do toalety i chciałem wam to tutaj pokazać, ponieważ idzie się do niej przez małą, specyficzną stajnię, w której można zobaczyć konie. Jest to dosyć szokujące i niecodzienne, więc uważam, że jest to warte uwagi. Jeżeli kiedyś będziecie w Dziokarcie, koniecznie musicie się wybrać do tej restauracji. Kiedyś jeszcze opowiem wam coś więcej o Remingtonie, dzisiaj nie ma na to czasu. Jest to człowiek, który od zera przeszedł drogę do milionera. Zrobimy jeszcze o tym specjalny odcinek, bo teraz chcemy podjechać w jedno ciekawe miejsce i chcemy wam pokazać rzekę, jak wygląda rzeka i domki okoliczne nad rzeką. Wybraliśmy się nad rzekę, żeby pokazać wam, jak mieszkają biedni ludzie w Indonezji. Czy wygląda to aż tak naprawdę biednie? Przekonajcie się sami. Dari Polandia. Iya. Iya. Jerman. Iya. Sudah pergi? Ya. Cuma lihat di peta. Oh, bagus. Sepak bolanya juga. Robert Lewandowski, ya. Elek. Iya. Fajna jest sytuacja, że można sobie podejść do nieznajomych ludzi, pogadać, jak tam ryby biorą, zapytać, co tutaj robią. No nie fajnie jest, że muszą łowić w tej rzece, gdzie woda jest taka brązowa, a oni potem te ryby muszą jedzą. Dora Sleman sana. Ya, ini cuma untuk sparing-sparing sama teman. Rozmawialiśmy z tym dziadkiem, mówił, że hoduje kurczaka na walki kurczaków, ale nie chciał nam powiedzieć, gdzie to jest, bo są tutaj nielegalne. Ale jeszcze znajdziemy i postaram się wam to pokazać. Mówi, że mieszka tutaj nad rzeką już od lat 60. i wcześniej rzeka nie była ogrodzona taką betonową zaporą. Woda wlewała się dosyć często do domów, teraz już to się nie zdarza, więc mieszkanie tutaj jest w miarę bezpieczne. Zresztą nie pamięta wysokiego poziomu wody. Najwyżej było, kiedy wybuchł wulkan Merapi tutaj dookoła. No i niestety wtedy wlewała się woda do domów. Też myślałem, że będzie problem tutaj wchodzić z kamerą, pokazywać biedniejsze miejsca. Ale oni nie mają nic przeciwko, uśmiechają się, widzą białego człowieka, chętnie poopowiadają, ile czasu tu mieszkają, co robią i jak tutaj żyją, więc cieszę się bardzo, że nie musimy się obawiać o to, że ktoś ukradnie nam kamerę.
pomimo tego, że możemy zobaczyć kolorowe budynki i graffiti na ścianach, nie da się ukryć, że ludzie mieszkają tutaj bardzo biednie. Często na kilku metrach kwadratowych żyje cała rodzina, która nie ma dostępu do prywatnej toalety, często też nie mają bieżącej wody i starają się przeżyć. Ciężko jest znaleźć pracę, handlują tym, co mogą. Mari! Jak to zwykle bywa w biedniejszych krajach, zaledwie 100 metrów dalej możemy spotkać najbardziej zatłoczoną i najbardziej popularną dzielnicę Yogyakarty, która nazywa się Malioboro. Pełno tam drogich sklepów, ulicznych przedstawień i turystów. W jednym z kolejnych odcinków postaram się przedstawić Wam tę najbardziej popularną ulicę, żebyście mieli pogląd i mogli sobie porównać, jak to się ma do biednych domków nad rzeką. Debora mówiła, że zobaczymy biedną okolicę. No i faktycznie jest biednie, nie mają w domu toalety. Ale przy większości domu stoi motorek. Dzieciaki biegają z telefonami. Domy są kolorowe, więc myślę, że nie jest tutaj tak strasznie. Już w swoim życiu widziałem gorsze slumsy, gdzie raczej bym się nie zapuścił z kamerą czy bez kamery nawet. Nawet mają swoje boisko do piłki nożnej. No i szukamy wyjścia, jeżeli nam się uda.